13 witają Państwa dobry duch festiwalu, pomysłodawca, realizator Krzysztof Ogin-Sierski i od zawsze mistrz mojej słownej Andrzej Górka. Od wczesnych godzin porannych trwały przysłuchania konkursowe w kinie Wolność. Jury obradowało się w składzie pani Małgorzata Ostrowska, którą oczywiście na tej scenie i za... I również pani Barbara Ostrowska wspomagała pracę jury, ale to nie oj, wszystko. Oj, niekoniecznie Ostrowska, ale siostra Barbara. Pan Krzysztof na pewno Bracki, Marcin Bachara i Łukasz Kocza to skład naszej komisji konkursowej. Dokładnie. Komisja przesłuchała ponad 40 podmiotów wykonawczych w trzech kategoriach wiekowych i zmuszona była oczywiście przyznać nagrody. Nie była to prosta sprawa, gdyż od lat poziom naszego festiwalu jest bardzo wysoki. Chciałem tylko powiedzieć, że tradycyjnie zaszczycili nas młodzi wykonawcy z całej Polski. Od Krakowa do Szczecinka, od Suwałk do Szczecina i po drodze Poznań, Warszawa, Wrocław i wiele innych miejscowości. Kategoria do lat 13, panie i panowie, wyróżnień w tej kategorii nie było. Kategoria 14-16 lat, wyróżnienie otrzymuje Paulina Cholewa Hojna. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że osoby, które otrzymały wyróżnienie, trzecie miejsce, drugie miejsce, oczywiście przychodzą po nagrody, natomiast osoby, które otrzymały pierwsze miejsce i tą najważniejszą nagrodę, nagrodę Grand Prix, zostaną na scenie i zaśpiewają utwór, którym wywalczyły właśnie tę nagrodę. Skoro już to wiemy, możemy przejść do wyróżnień w kategorii 17 lat i starsi. Będziemy posłuchać kategoria najstarsza dzisiaj wykonawców i w tej kategorii mamy aż 3 wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymują Natalia Szczęśniak, Szczecinek. Wyróżnienie otrzymuje Julia Leśniewska, Szczecinek. I wyróżnienie otrzymuje Magdalena Kucharska, Wrocław. Tak, pora na miejsca trzecie. Kategoria najmłodsza, do 13 lat. I uwaga, panie, panowie, takiej sytuacji dawno już nie było. Mamy dwa miejsca trzecie, przyznane przez komisję konkursową. I te miejsca trzecie wędrują do Martyny Maciąg, Złocieniec. I miejsce trzecie, Michał Słobodzian, Koszalin. Młody mężczyzna obdarzony bardzo dojrzałym pokalem. Pora na miejsce trzecie w kategorii 14-16 lat. Miejsce trzecie zdobyła Maja Wasserman, Warszawa. Kategoria najstarsza wykonawców, miejsce trzecie, Aleksandra Mierzwiak, Letnin.
tuż, a jeszcze musimy zaśpiewać przecież, tak? To znaczy nie my z Krzyśkiem, ale laureaci pierwszy. Myślałem, że tym razem będziemy to my. Uspokoiłem publiczność. Miejsce drugie. W kategorii do 13 lat zdobyła Hania Sztachańska, Rokietnica. Kategorii 17 lat i starsi, miejsce trzecie, Aleksandra, to miejsce trzecie już było, z pomyłki zawsze są, to nasza tradycja, tym razem już miejsce drugie, Maja Mędrek, Warszawa. O, i tutaj dobre pytanie, ale to tym razem nie jest pomyłka, to się za chwilę wyjaśni, drodzy Państwo, dziękujemy za czujność. Przed nami miejsce... Przed nami kategoria najmłodsza, tak? Tak, i miejsce pierwsze. Przypomnijmy, że te osoby będą śpiewały swoje piosenki. I uwaga, uwaga, kategoria do 13 lat. Miejsce pierwsze. Alena Tomaszewska, Lubin. Zapraszamy Alenę i prosimy pana Krystyna o czujność, bo Alena nam zaśpiewa. Ponieważ Alena zdobyła pierwsze miejsce, zaprezentuje nam swoją produkcję. I'm the one.
kategoria 14-16 lat. Miejsce pierwsze, Wiktoria Zwolińska, Kraków. I oczywiście Wiktoria zaśpiewa nam swój utwór. Panowie, kategoria 14-16 lat, miejsce pierwsze. Nie było już czasem? Było, ale to nie szkodzi. To nic nie szkodzi, jeżeli przyznało dwa miejsca pierwsze w tej kategorii. I miejsce pierwsze, Martyna Ćwik, Koszalin. Zapraszamy. Szanowni Państwo, widzicie poziom tak wysoki, że jeżeli po prostu nie dawało rady i całkiem słusznie. I oczywiście Martyna zaśpiewa dla Państwa. Pierwsze miejsce, kategoria 14-16 lat. Muzyka.
Kategoria wykonawców 17 lat i starsi. Maja Wysoczańska, Szczecinek. I Maja zaśpiewa nam krakowski spin. Zdrowie na raz, ze słońcem twarzą
Jak oceniasz swój występ? Rozumiem, że jesteś chyba bardzo zadowolona z tego dzisiejszego wyróżnienia. Jestem bardzo zadowolona z mojego pierwszego miejsca w tej kategorii. Jestem w sumie w szoku, więc ogólnie jestem zadowolona. Czyli co, nie spodziewałaś się takiego sukcesu? Zdecydowanie nie spodziewałam się. Nie mam szczęścia do tego festiwalu, już wcześniej też próbowałam i tak w końcu się udało. A jak oceniasz poziom tego konkursu w tym roku? On był chyba wysoki, bardzo wysoki. Poziom jest bardzo wysoki, zresztą można to wywnioskować po występach wszystkich osób nagrodzonych. To naprawdę były wszystkie występy na bardzo wysokim poziomie. A co ty porabiasz? Jak twoja ta kariera artystyczna, tak to nazwijmy, się toczy? Gdzie śpiewasz? Poza granicami Szczecinka? Czy tylko tutaj wpadasz i od czasu do czasu się pokazujesz? Tylko tutaj wpadam i śpiewam. W Poznaniu studiuję i za pół roku kończę studia i mam nadzieję, że wrócę do śpiewania już tak na stałe. Czyli zamierzasz do śpiewania wrócić. Rozumiem, że są jakieś lekcje, zajęcia ze śpiewu, tak? Tak, myślę, że będę współpracować dalej z panem Krzyśkiem Leśniewskim, który naprawdę świetnie mi pomaga i na pewno chciałabym zrobić swój materiał w końcu. A za rok ponownie spróbujesz tutaj, czy już nie? Nie wiem, czy już mogę. To zależy od regulaminu i jeszcze nie czytałam w sumie tak głębiej, więc może się uda. Jako że jest to jubileuszowy, 20. Festiwal Piosenka jest dobra na zimę, o wręczenie Grand Prix tego festiwalu proszę Krzysztofa Ognia Leśniewskiego, dobrego ducha, pomysłodawcę i głównego realizatora imprezy. Szanowni Państwo, niesamowita przyjemność. Zanim wręczę tą nagrodę, chciałem powiedzieć, że po 20 latach, jak tak spojrzę wstecz, niesamowita przyjemność. Spotykam ludzi w teatrach muzycznych, spotykam ludzi typu Roma, typu Buffo, inne. Widzę ludzi w telewizji, w największych programach, ludzi, którzy występowali na tej scenie lub wcześniej w Wierzchowie, bo ta impreza wcześniej odbywała się w Wierzchowie. Dzisiaj to już są dorosłe osobowości, dorosłe, czasem nawet gwiazdy, rzekłbym. I to jest bardzo przyjemne, że 20 lat to się odbywa i poziom jest wspaniały i myślę, że za parę lat tych ludzi występujących tutaj na tej scenie zobaczymy równie w tych miejscach, o których mówię, co najmniej. A dzisiaj na scenie odbierającego Grand Prix zobaczymy Mateusza Pawłowskiego. Świecie, zapraszamy. To jest taki krzyk dla Mateusza. I proszę Państwa, to jest chwila dla fotoreporterów też. Chwila dla fotoreporterów. I zapraszamy i prosimy o wykonanie piosenki. Bardzo proszę. I love you.
Mateusz Pawłowski, proszę Państwa. Grand Prix 20. Festiwalu Piosenka jest dobra nazwina. Spodziewałeś się takiego sukcesu tutaj w Szczecinku? Absolutnie się nie spodziewałem. Tak naprawdę zgłosiłem się na ostatnią chwilę. Musiałem znaleźć trochę wolnego czasu w tym pośpieszaniu ciągłym szkolnym. W tym roku piszę maturę, więc mam trochę więcej obowiązków. Absolutnie się nie spodziewałem, że zdobędę aż tak wysokie miejsce, czyli Grand Prix. Czyli jakiegoś specjalnego repertuaru na ten konkurs nie przygotowywałeś? Zaśpiewałem piosenkę, która po prostu jest dla mnie ważna w moim życiu. Ta piosenka mówi o niedoszłej miłości, o rozstaniach, o takich podchodach miłosnych. Powiedzmy, że przeżyłem coś takiego 2 lata temu. Czy startowałeś już w podobnych konkursach wcześniej? Jakie sukcesy odnosiłeś? Tak, jeśli chodzi o konkursy, startowałem. Myślę, że można wymienić Festiwal Piosenki w Melniku w Rzeszowie, 3. miejsce, gdzie w jury był Mietek Szcześniak i Robert Janowski. Powiedz o sobie kilka słów, skąd jesteś, do jakiej szkoły chodzisz, czy kształcisz się właśnie w kierunku wokalnym? Jestem ze Świecia, to jest w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzę do 2. liceum ogólnokształcącego w Świeciu, do klasy matematyczno-fizycznej. Jeśli chodzi o śpiew, to chodzę na zajęcia do Spółdzielczego Ośrodka Kultury w Świeciu. A twój jakiś idol, jeżeli chodzi o piosenki, o wokal? Kto to taki jest? O polskie piosenki to jest to pan Mietek Szcześniak. Jeśli chodzi o zagraniczny repertuar, to Lionel Richie, zdecydowanie. Byłeś tutaj pierwszy raz w Szczecinku? Jestem tutaj. Jak oceniasz ten festiwal? Jak ci się tutaj podoba? Jest przepiękna scena, niesamowite nagłośnienie, mnóstwo wspaniałych ludzi od najmłodszej kategorii, którzy śpiewają na bardzo wysokim poziomie. Czyli co, będziesz reklamował ten festiwal tam u siebie? Powiesz, że w Szczecinku jest fajnie, wracasz za rok? Zdecydowanie, ale będę przede wszystkim reklamował, dlatego że jest cudowna atmosfera, jest cudownie, porządnie zorganizowany ten festiwal. Panie, panowie, nie przedłużamy, dwa słowa. Małgorzata Ostrowska.